Podczas nauki języka dostosuj prędkość odtwarzania. Jest to możliwe nie tylko w aplikacjach do audiobooków, ale też m.in. przy słuchaniu podcastów oraz w filmach na YouTubie. Co ważne, prędkość odtwarzania możesz nie tylko przyspieszyć, na przykład aby szybciej obejrzeć film i przyswoić wiedzę, ale możesz go też spowolnić i na przykład słuchać z prędkością 0,75 w obcym języku, co pozwoli Ci wyłapać więcej słów z kontekstu. A po więcej językowych trików zaobserwuj profil Językowa Siłka.